10. Brygadzie Logistycznej od kilku tygodni trwa wzmożony ruch. Wojskowe wozy, ciężarówki wjeżdżają i wyjeżdżają na okrągło. Trwa globalna wojna z niewidzialnym przeciwnikiem. Na pierwszej linii frontu lekarze, pielęgniarki, służby medyczne, a wspiera ich wojsko. Dowożą niezbędny sprzęt i żywność. Wszystko to, co w danym momencie, w danej części Polski jest potrzebne. Kapitan Piotr Płóciennik, witam serdecznie. Jakie działania obecnie prowadzicie? Dzień dobry. Obecnie działamy na dwóch najważniejszych kierunkach. Pierwszym z nich są właśnie te transporty, o których Pani wspomniała, a drugi kierunek to wsparcie służb mundurowych i innych, czyli Straży Granicznej i Policji. Jeżeli chodzi o nasze zadania transportowe, utrzymujemy w gotowości pojazdy właśnie do transportu, czy to ze składnic Agencji Rezerw Strategicznych, czy z punktu odbioru różnego rodzaju właśnie przesyłek, najczęściej są to duże placówki Poczty Polskiej. Na rozkaz wysyłamy tam nasze ciężarówki, one odbierają materiały, najczęściej są to materiały sanitarne, maseczki ochronne, fartuchy ochronne, gogle, termometry i płyny dezynfekcyjne. To jest ten materiały, które odbierają i dowożą czy do szpitali, czy do stacji sanitarno-epidemiologicznych, czy do okręgowych izb pielęgniarek i położnych. No, tych kierunków jest bardzo dużo, transportów też jest bardzo dużo. Nasze pojazdy każdej doby pokonują ponad 12 tysięcy kilometrów, przewodząc właśnie te materiały. Transport z dzisiejszej nocy na przykład to jest 3 miliony gumowych rękawiczek. Można się uśmiechać, ale są to aktualnie no, bardzo poważne materiały, bardzo ważne, bez których no, praca lekarzy, praca pielęgniarek byłaby niemożliwa. Drugą naszą taką działalnością są właśnie działania wsparcia służb mundurowych. A w jaki sposób wojsko jest zabezpieczone przed epidemią? Tak, tutaj w 10. Brygadzie Logistycznej też wprowadziliśmy dosyć restrykcyjne procedury. Po pierwsze, nie można przekroczyć bramy 10. Brygady Logistycznej, jeżeli nie zostanie zmierzona temperatura i temperatura oczywiście nie jest odpowiednia, czyli 36,6 lub w tych okolicach każda osoba, która ma gorączkę, nie wejdzie do 10. Brygady Logistycznej. Czym różni się stan obecny, jaki mamy, od stanu wyjątkowego? No, stan obecny jest to stan, w którym teraz funkcjonujemy, natomiast stan wyjątkowy no, to pewne obostrzenia dla obywateli szczególnie, a dla wojska. Wojsko realizuje i tak swoje zadania. My będziemy działali na rozkaz, aktualnie działamy na rozkaz. Dla nas jest to już pewnego rodzaju stan wyjątkowy, może nie ustawowy, jednak jest to już pewien stan dodatkowych zadań. I w stanie wyjątkowym również będziemy realizowali zadania nałożone nam przez naszych przełożonych. Czy gdybyśmy potrzebowali jakiegoś nadzwyczajnego transportu leków, transportu maseczek, czy jest jakaś forma takiego wsparcia z Waszej strony, do którą trzeba było się zwracać, czy raczej to jest wykluczone? Panie Prezydencie, oczywiście, że tak, zgodnie z procedurami brygada tak samo realizuje generalnie całodobowo transporty po całym kraju do placówek medycznych, dostarczając niezbędne wyposażenie zgodnie z decyzją naszych przełożonych. Wojsko prowadzi działania operacyjne związane z koronawirusem już od kilku tygodni. Zakres tych działań zależy od rozwoju sytuacji i decyzji rządu. Ale w tej walce ważne są również nasze decyzje, bo tak naprawdę od nich w znacznej mierze zależy to, jak szybko skończymy tę wojnę.